Dzień dobry. Otwieram 51. sesję Rady Gminy Marcinowice w dniu 16 listopada 2018 roku. Witam serdecznie panią sekretarz Alicję Synowską, panią skarbnik. Witam panów radnych, panów sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów. Nie, odwrotnie. Przepraszam bardzo. Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników resortu. Według listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Na 15 radnych obecnych jest 13. Przystępujemy do punktu przedstawienia porządku obrad dzisiejszej sesji. W związku z tym, że nieobecny jest na dzisiejszej sesji pan wójt, proponuję, aby punkt 6 usunąć z porządku dzisiejszych obrad. Czy ktoś jeszcze wnosi jakieś zmiany do porządku dziennego? Jeżeli nie, a punkt 7? Punkt 7 są interpelacje i zapytania radnych do pana wójta. W takim razie również. Ale to interpelacje zgłasza się na piśmie. Tak jest, czyli pozostaje punkt 7. W takim razie, czy ktoś jeszcze wnosi jakieś uwagi? Nie. To przegłosujemy dzisiejszy porządek obrad. Kto jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad? Kto jest za? Z tą poprawką oczywiście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Porządek dzienny dzisiejszej sesji został przyjęty. Jako następny punkt jest punkt numer 5. Przyjęcie protokołu numer 50/18 z 50. sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 18 października 2018 roku. Radni zapoznali się z tym protokołem, więc przystępujemy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Punkt numer 5 został przyjęty. Czy wpłynęły jakieś zapytania, interpelacje? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu numer 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 roku. Ten punkt był omawiany na komisjach. Proszę o opinię poszczególnych komisji. Komisja Rolnictwa opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa opinia pozytywna. Komisja Oświaty opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do przegłosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Punkt numer 9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Marcinowice. Pani skarbnik, proszę o wystąpienie. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji tego zadania do 2020 oraz w roku 2018, czyli zwiększenie na plus 927 zł, co nam daje planowaną dotację na rok 2018 22 276 tysięcy, co nam pozwoli realizować i wywiązywać się z obowiązków i z kosztów utrzymania w części dotyczącej naszej gminy tej instytucji oraz ustalono limit na 2019 rok i 2020 zgodnie z podpisanym porozumieniem. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli
proszę. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? O opinię jeszcze poproszę poszczególnych komisji. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Komisja Budżetu, opinia pozytywna. Komisja Oświaty, opinia pozytywna. Dziękuję bardzo i przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Punkt numer 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku. Proszę Państwa. W przedłożonym Państwu projekcie zmiany budżetu na 2018 rok analogicznie do zmian wieloletniej prognozy finansowej pojawia nam się zmiana wysokości planowanej dotacji o te 927 zł, czyli zwiększenie do kwoty planowanej na zwiększenie kwoty planowanej do kwoty 22 726 zł. Jest to zmiana w załączniku wydatki. Jednocześnie w związku z uchwałą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu ulega zmianie od strony dochodów i wydatków kwota planowanej dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Marcinowice, czyli mamy zmniejszenie o kwotę 29 047 zł do kwoty, czyli wartość zadania po zmianie 12 426 13 groszy. Jednocześnie dokonuje się również zaktualizowania załącznika wykazu zadań inwestycyjnych na zadanie przebudowa szlaku pieszego w miejscowości Sady, który jest niezgodny z załącznikiem wydatków w uchwale budżetowej. Jest to kwota różnicy 1529 zł i mamy zwiększenie, czyli uaktualnienie załącznika inwestycyjnego, wartość zadania po zmianie 78 879 zł. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, proszę o opinię poszczególnej komisji. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Komisja Budżetu, opinia pozytywna. Komisja Oświaty, opinia pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt numer 11. Wolne wnioski i oświadczenia. Informacje dla rady w sprawie bieżące. Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś pytania? Tak? Danusia Maślany, proszę bardzo. Ja chciałam skorzystać, bo właściwie tuż przed wyjazdem na sesję proszono mnie tam tej budowy tej naszej drogi tam koło Państwa. No to chyba tego, żeby ktoś przyjechał, Świałica oczywiście, bo jakie są tam niejasności i proszę, żeby jakiś pracownik, który się tym zajmuje, żeby tam zajrzał. Właśnie dzwonił tam pan zainteresowany, który tam mieszka i prosił, żeby to przekazać, żeby ktoś tam przyjechał. Dziękuję bardzo. Pan Sawicki. No. Zaczęliśmy robić wira. Są aktualnie wira, jak tylko skończą wiry, wchodzą na porządek. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panowie, panie są tysi? W takim razie wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku dziennego zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo.